brakowało mi w domu miłości. Z tą miłość wszystką przelewam na dziecko. Ja z konkubentem mieszkałam i musiałam od niego uciekać, bo używam nade mną przemocy. Obita byłam przykładowo pogrzebaczem, prądkiem, wszędzie, po całej głowie, bo wszędzie. Ręcami, pięściami, kupana. Za trzecim razem, jak uciekłam, to po prostu byłam tak zmasakrowana, że całą twarz miałam zmasakrowaną, całą spuchniętą. Znosiłam to do czasu. No ale po prostu nożem to było szczyt wszystkiego, żebym dostać nożem w kolano. Bo przyszedł, powiedział, że mnie zabije. I od tej pory się go boję panicznie. I dziecko to wszystko widziało i przeżywa. Nadal, bo się boi taty. Tutaj jest mi dobrze, po prostu mam tu wsparcie, jest tu bardzo dobrze. Wszyscy są dobrze mili dla mnie. Bo tak to nie wiem, co by było, co by się ze mną stało. A przeważnie z dzieckiem. Bo mi chodzi tylko o dziecko. Że miał spokój i że po prostu przy mnie było. Nie żeby nie było gdzieś tam w domu dziecka, tylko żeby było przy mnie.